Bardzo miłe miejsce. Tak, krzesło mam. Dziękujemy Ci, Joasiu. To naprawdę był pojedynek Joanna Kaczyńska-Andrzej Gołota. Zobaczymy, jak sobie poradziłaś. Ela. Miałam nie pierwsza mówić. A, ja przepraszam. Robert. Nie, ty też nie. Jacek. Słucham? To może ja zacznę. Proszę bardzo. Kończmy już. Dobrze, Jacku, bardzo proszę. Żarty, żarty. Joasiu, jest coś takiego, wiesz, że tę piosenkę nawet nie zawsze dobrze śpiewa Whitney Houston. I niebezpieczeństwo jest takie, że się nie trafi w dźwięk. Tobie się to udało, nie trafiłaś, zwłaszcza na końcu. Ale nie o tym chcę mówić, wiesz. Odwaga twoja, żeby się zmierzyć z takim utworem, była duża. Trzeba to docenić. Telewidzowie zdecydują. Natomiast ja nie rozumiem tej brawury, wiesz. To tak jakby, już mówiłem kiedyś na castingu, że szwadron kawalerii rozbija się o skałę. Tak tutaj było troszeczkę w twoim przypadku. Znaczy, ta piosenka jest mi bardzo bliska. Rozumiem. Czyli ty wybrałaś emocjonalnie, tak, uczuciowo. Tak, niezależnie od konsekwencji. Tak. No, to ale znaczy, widzisz... czuję tę piosenkę, bardzo jest gdzieś we mnie. Czujesz. Tak. Ale zobacz, jak kończysz, to po prostu nawet twoje usta są nie złożone do śpiewania, tylko, przepraszam za wrażenie, tak w ciupkę taką. I kończysz to tak, że jest nieprzyjemny dźwięk i zupełnie nie zgadzający się z tym, co Adam gra. Przepraszam. To złożone usto? Ciupkę się u nas mówiło. Rozumiem cię. Dobrze, Jacku, dziękuję. Ela. A, Joanno. Straszny błąd repertuarowy, wiesz. On wynika albo z kompleksu, albo z braku pokory. Z kompleksu, jeżeli chce się, mówi, a ja im pokażę, że ja to zaśpiewam. Nie zaśpiewałaś tego. Bo to jest taki numer, że albo dreszcz, albo do sypu. I tu było do sypu, niestety. Mimo tego, że nie było tak źle ani intonacyjnie. I ja, gdybym słuchała, ja tak bardzo często robię takie przesłuchanie, że po dwóch dźwiękach wywalam ludzi, to ja po dwóch dźwiękach bym cię wywaliła. Coś czuję, Joasiu, że sama sobie zamknęłaś szlaban dla dalszej kariery w tym programie, ale może się mylę. Robert. Myśmy tysiąc razy mówili, żeby tej piosenki nie wykonywać, bo ona jest za trudna dla początkujących wokalistów. Wiesz o tym, prawda? Nie, nie wiedziałam, bo niestety... Musiałaś nie oglądać pierwszego Idola no, w ogóle. Nie widziałam, bo nie było mnie w Polsce. No i dokładnie, no popełniłaś działalność prowadziłaś działalność samobójczą, która ci się udała za pierwszym razem. No. Dobrze, dziękujemy. Joasiu, dla mnie napis I Will Always Love You to powinien być napis, największy napis na bilecie na Titanica, wiesz? Żeby każdy, kto będzie kupował bilet, żeby wiedział, że z tej pierwszej klasy tej piosenki pójdzie jak kurt na dno. I z tej lodowatej otchłani ta twoja interpretacja to było takie wołanie o pomoc, rozumiesz? A jak to się mówi, tonący brzydko się chwyta. No i ty się brzydko chwyciłaś tej piosenki i ona cię pociągnęła na dół. Fatalny błąd. No. To znaczy, być może rzeczywiście, jeżeli chodzi o piosenkę, słyszałam, dowiedziałam się teraz, że był to błąd repertuarowy, ale ja chciałam bardzo wykonać tę piosenkę i dobrze. Jestem zadowolona. Gdyby było pięknie, my byśmy padli na kolana przed tobą. To byłby twój triumf. Także nie ma żadnych przesądów, jeżeli chodzi o wybór repertuaru. Ale no... To jest zbyt wysoka poprzeczka, ona ci niestety spadła na głowę. W tym programie Whitney Houston to kara śmierci. Ty sobie skutecznie ją zafundowałaś. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Brawo. To, że ta piosenka, której
czepiają się jury od zawsze. Nie przesądzi o tym, że Asia... Dokładnie. Myślę, że warto jest usłyszeć Asię w innym repertuarze i myślę, że publiczność da jej szansę i zagłosuje mimo wszystko na nią. Idę. Ja jestem zadowolona. Teraz się dowiedziałam w tej drugiej edycji, że w niedzielę, że jest to zabójstwo, ale ja czułam, że ja muszę wykonać. Dzisiaj decydują widzowie, decydują ludzie, a ta próbka ludzi, których miałem okazję tutaj obserwować, czyli uczestnicy pozostali, oni mieli, jak zaśpiewałaś tę piosenkę, ja też zresztą. Asiu, było super i ja kupuję twoją płytę, jak tylko się pojawi na rynku. Zapraszam cię do pozostałych. Teraz zobaczymy, które z was znajdzie się w finale. Okej? Okay? Okej? Okay? Cześć. Corazón aspirado como duele, me duele más. Como me duele el amor. Kto z nich dostanie się do finałowej dziesiątki, zależy.